following pictures may shock you. This van, parked in front of one of Warsaw's main hospitals, is a message from anti-abortion groups. They're targeting one of the Polish capital's few facilities that perform pregnancy terminations. A recent ruling by the Constitutional Tribunal has just toughened one of the most restrictive abortion laws in Europe. Terminations were once only allowed here in cases of rape, incest, danger to the mother's health or life, serious defects of the fetus or incurable disease. This last option is now prohibited. A few days before the decision became official, we met one of the few doctors performing pregnancy terminations in Poland. I te kobiety, z którymi ja się kontaktuję, to są zawsze kobiety, które starały się o ciążę, których ciąża była wyczekana. Część pacjentek jakby ma do czynienia z takimi wadami, które nie pozwolą dziecku żyć samodzielnie po porodzie, bo była tutaj pacjentka, której odmówiono terminacji ciąży w dwóch szpitalach w Polsce. Płód był z taką wadą, która się nazywa agenezja nerek, czyli dziecko nie ma w ogóle wykształconych nerek. I jakby z taką nieprawidłowością człowiek nie jest w stanie żyć. Jeżeli kobieta zostanie zmuszona do tego, żeby urodzić, dzień narodzin będzie również dniem śmierci, no to uważam, że to jest takie zachowanie nieetyczne kompletnie. Anna is determined to continue helping women who come to her for abortions despite the ban. Te kobiety, które dostają informację, że ich dziecko jest nieodwracalnie chore, że umrze dzień, dwa, rok po porodzie, że nie będzie miało szansy na normalne życie, że ta jakość życia będzie głównie związana z cierpieniem, ze szpitalnymi procedurami, to one naprawdę prezentują jakby poważne takie objawy psychiatryczne, łącznie z podawaniem myśli samobójczych, z tym, że one sobie nie wyobrażają, że one będą patrzyły na cierpienie tego dziecka. Więc jak najbardziej możemy w tym momencie zakwalifikować taką pacjentkę do zakończenia ciąży z uwagi na zagrożenie jej zdrowia bądź życia. We're heading for the city of Lublin in the east of Poland, known as one of the most conservative parts of the country. Only 3 legal abortions were recorded in Lublin's hospitals last year. This Franciscan priest wants to give women an alternative to abortion in the event of a fetal abnormality. The perinatal hospice he runs takes in children born with severe physical and neurological disabilities. Some are in contact with their families, others were abandoned at birth. Life expectancy is often short. Czasami warunki mieszkaniowe są dramatycznie złe, a dziecko wymaga pewnego komfortu, opieki, więc ten lokal daje takie możliwości, ale czasami też jest i tak, że jednostka chorobowa jest tak bardzo postępująca, że dziecko wymaga całodobowej opieki na takim oddziale. Do you understand parents who decide to terminate a pregnancy because they cannot cope with the idea of a child who is seriously disabled? Yes, yes, of course. Oczywiście, że rozumiem. To doświadczenie daje poczucie ogromnej bezradności, braku punktów odniesienia, a jednocześnie niemożności zrozumienia samego siebie. I po to jest hospicjum perinatalne, żeby ci rodzice mogli uświadomić sobie, w jakim miejscu się znajdują. I oni podejmują decyzje. Dzięki temu, że my im pomagamy, tym bardziej w nich samych pojawia się taki impuls, że sobie damy radę, skoro mamy wsparcie, i podejmują decyzję o tym, żeby podjąć ryzyko, którym jest prawo do życia swojego dziecka, nie podejmując ryzyka, żeby temu dziecku życie odebrać, mając świadomość wszystkich konsekwencji. Father Philip is a psychologist and psychotherapist
He leads support sessions for many couples like the ones he encouraged to talk to us. Parents of two teenagers, Kasia and Slavek have celebrated the birthday of their son Samuel for the last 5 years. He died 30 minutes after his birth. They were informed he was likely to die this way several weeks before the end of the 24-week legal period for termination of pregnancy in the event of fetal malformation. But to these devout Catholics, abortion was just not an option. Jedyną drogą według mnie, według mojego światopoglądu, było wybranie życia, więc myślę sobie, że no, nie da się w takiej sytuacji uniknąć cierpienia. Czy to będzie cierpienie związane z noszeniem, urodzeniem i wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka, czy to będzie cierpienie związane z poczuciem winy po dokonaniu aborcji na chorym dziecku, kiedy człowiek ma jakby pewien okres, etap życia zamknięty, to dziecko jest pochowane, jest realna sytuacja, że można pójść na ten grób, odwiedzić je, jakby skonfrontować się wtedy ze swoimi emocjami, ale też będąc człowiekiem wierzącym, mieć taką nadzieję i ufność, że to moje dziecko nie leży tam w ziemi, tylko jest w niebie, jest w tej lepszej rzeczywistości. Nie weźmiemy go tutaj, nie ma możliwości, żeby go sprowadzić z powrotem do nas, natomiast my chcemy robić wszystko, żeby się znaleźć z nim w niebie, tak jak w to wierzymy. I też, żeby pomóc innym być może, którzy są w sytuacji podobnej, naszym doświadczeniem, żeby ich wesprzeć, żeby podjęli decyzję, która nie będzie ich kosztowała potem tak wiele bólu. It was via discussions with parents like Kasian Slavek and Father Philip that this young couple found answers. They discovered that their unborn child was suffering from a serious disease in the 20th week of pregnancy. Its heart stopped beating 2 months before delivery. Szanse na to, że się urodzi, że dożyje porodu, były bardzo niewielkie. Natomiast taki scenariusz też trzeba było brać pod uwagę. Miałam świadomość tego, że jeżeli byśmy podjęli decyzję o terminacji, to wierząc w Boga, bo w Niego wierzę, wiedziałabym, że musiałabym nosić to brzemię. To też są takie myśli, że może cierpi. Tak, może nasze dziecko cierpi, tego też się obawialiśmy. Może będzie cierpiał po porodzie. Także po prostu no, chcesz zrobić dobrze, chcesz zachować się dobrze, ale właśnie nie wiedzieliśmy jak. Dopiero tutaj w hospicjum poczułem, że wiem czego chcę. For these couples, the decision of whether or not to have an abortion in the event of a fetal malformation should not be left to the law. Powinno być prawo, natomiast ono nie powinno stawiać restrykcji, bardziej powinno dawać możliwości informacji ludziom, możliwości o tym, jakie wsparcie mogą dostać w sytuacji, kiedy na przykład doświadczy ich taka sytuacja, jak państwo może wesprzeć ludzi, żeby podjęli mądrą decyzję, żeby nie skazywać ich na cierpienie, kiedy oni nie są na to gotowi. Father Philip wants us to meet Agata. Agata's third child, 12-year-old Amelia, has Edwards syndrome. She cannot walk, speak or eat, nor develop normally. Separated from her husband, Agata gave up everything to take care of her daughter. She's helped by her mother and gets a state allowance of 450 euros a month. She thinks abortion should be banned in all circumstances, but more should be done than just forbidding it. Decyzja rządu o niemożności wykonywania aborcji to jest jedno, ale jeżeli za tą decyzją nie pójdzie ogromne wsparcie dla tych kobiet, które rodzą niepełnosprawne dzieci, na ogół zostają same, bez ojców, gdzie nie mają pieniędzy, graniczy to wszystko z ubóstwem i nie mają żadnego wsparcia z zewnątrz, nic się nie robi. Kobiety tak szybko będą w depresji, że umierają po prostu razem z dzieckiem i są w głębokich depresjach. Co też czasami prowadzi do samobójstw takich matek. It
It took 3 months for the Constitutional Court's ruling to be officially published and thus enter into force. This delay is said to be down to the unprecedented wave of protests it unleashed in the country. For many Poles, the new restriction is not only a violation of women's rights, but yet another attack on the fundamental rights of all citizens. Last November, women staged several events to publicly declare they'd undergone an abortion. It was a first for Poland. Natalia teaches gender studies at university. She's also an activist with the Abortion Dream Team, a group that helps women who want to terminate their pregnancies. We met her at her home a few weeks after this protest. The association's hotline provides advice and support to women wishing to obtain abortion pills or travel to a neighboring country where abortion is legal. Natalia's phone has not stopped ringing since the announcement of the new restrictions. Hello? Hello, cześć, to Magda. Czy rozmawiam z Natalią? Tak, cześć, Magda. The estimated 1,000 legal abortions recorded per year in the country concern only a small fraction of Polish women who wish to terminate their pregnancies. Natalia is campaigning for access to abortion for all those who are pushed underground by Polish law. No, papa, hey. Just like she was 8 years ago when she used abortion pills. Najtrudniejsza była samotność. Po prostu wstydziłam się poprosić o pomoc. Myślałam, że nikt mnie nie zrozumie i że nikt mnie nie wesprze i nikt nie ze mną nie będzie chciał w trakcie tego doświadczenia być. Najważniejsza konsekwencja dla mnie tej ustawy, która cały czas funkcjonuje, to to, że ona kreuje atmosferę wstydu. A druga rzecz to jest oczywiście takie rozwarstwienie społeczne, które ta ustawa kreuje. To znaczy, żyjemy w takim kraju, w którym jednak więcej osób żyje skromnie niż może sobie pozwolić na aborcję w Niemczech, w Holandii czy Anglii, bo to jest bardzo duży koszt. I COVID też to bardzo pokazał, niesprawiedliwość tej ustawy, że jak tylko zaczęła się pandemia, to osoby zaczęły do nas dzwonić i mówić, że jeszcze 2 tygodnie temu na przykład ta ciąża była chciana, ale teraz ona jest absolutnie niemożliwa do kontynuowania, dlatego że straciłam pracę i my nie możemy sobie pozwolić na następne dziecko, bo po prostu nie wyżyjemy. We meet one of the parliamentarians who supported the Constitutional Tribunal's decision. He's a member of the ruling Law and Justice Party. Cała grupa posłów, która złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, że prawo do życia zapisane w polskiej konstytucji jest prawem uniwersalnym, który chroni każdego człowieka od początku życia aż do śmierci, a więc osoby chore i niepełnosprawne mają takie samo prawo do życia jak my, osoby zdrowe. This decision has pushed a lot of people out in the streets. So is this not something to take into account for a parliamentarian? Musimy sobie postawić pytanie, czy to wola większości ma decydować o pani, każdego z nas prawie do życia, czy to prawo do życia przysługuje nam z racji tego, że jesteśmy ludźmi. Relatywizowania tej koncepcji, uzależniania jej od tego, jak na przykład, jakie są nastroje społeczne. Ja uważam, że to nie jest dobry kierunek rozwoju naszych społeczeństw, aby decyzjami większości, nawet większości obywateli, decydować o tym, kto jest człowiekiem, kto nie jest człowiekiem. A few hours after this conversation, the country's leading feminist organization, Women's Strike, launched a new wave of protests. Despite increased police pressure and COVID-19 restrictions, women's rights activists are determined to keep up the fight. The leaders of the movement insist that the mobilization goes far beyond the abortion law. It goes for freedom, it goes for human rights, for fundamental rights, for judicial independence, for free media, for free elections, for everything. It's for freedom, and it's really funny that this Catholic conservative country that Poland is
took abortion as the symbol of the freedom fight, because that's what it is. We want the government to go. A government that its opponents accuse of colluding with the country's hardcore Catholic circles. A few months ago, this Warsaw church was tagged by pro-choice activists. One of its leading priests is known for his ultra-conservative views. The new ban, he says, does not go far enough. In addition to cases of fetal malformation, he also wants abortion to be forbidden in cases of rape, incest and danger to the mother's health or life. Jest cywilizacja śmierci, która rozprzestrzenia się w świecie poprzez środowiska ateistyczne, jest przeciwko życiu, cywilizacja śmierci. Natomiast Ewangelia to jest cywilizacja życia i miłości. I to jest zderzenie tych dwóch rzeczywistości, jest, można powiedzieć, pewna walka. I to, że ujawniły się takie manifestacje, pewni ludzie zostali wmanipulowani w to, wciągnięci, młodzi ludzie, dziewczęta młode, katastrofa, która stała się po prostu, bo pozostawia to pewne piętno na młodej dziewczynie, która idzie na ulicy i krzyczy, że jest za aborcją po prostu, bez granic, nie? Bo to ona nie zdaje sobie z tego sprawy, co robi, ale to pozostaje w jej psychice, w jej świadomości, w jej duchowości, jakiś ślad pozostaje. Tak myślę. These views are inadmissible for those who want full rights over their bodies. We speak to a woman we'll call Eva. She had an abortion in Slovakia a few years ago. The stigma is so great that talking openly about it could cost her job in the public sector. What was the most difficult thing for you in the process? Was it the abortion or everything else that surrounded it? Everything else, actually. I was like bloody angry because everyone was hostile and did not want to help me. Mm-hmm. With giving me like a piece of paper that would say, hey, give that lady a medicament she need after the abortion itself. I felt mentally sane, calm. I felt relieved. Yeah. No guilt, no bad feeling, no depression, no... No guilt, no remorse, no depression, nothing of any syndrome they're talking about. The only feeling I had, actually, was that overwhelming feeling of rage. I did nothing wrong. They give birth to the babies no one wants. Isn't it a tragedy? Because I do consider it a tragedy. In the middle of Europe, 21st century. And this is just because we cannot fully use our own human rights here. In the name of God Almighty or Catholic Church, equally as almighty as God itself, at least here in Poland. And yes, I'm Roman Catholic, Christian baptized and confirmed. I'm proud of myself, because I fought for myself, I fought for my life as it was and as it is now. I can't believe I still have to fight for my own rights. I still have to convince someone that I am a valuable human being, that my body actually is belongs to me and it does not belong to the country, at least in terms of reproductive rights. On the night the new ban came into force, pro-choice movements took to the street again to challenge the legality of the tribunal's ruling. The Council of Europe has slammed it as a human rights violation. Polish activists now promise to take all those who will enforce the ban to the European Court of Human Rights.